Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Construction Simulator. Jest dzisiaj ze mną Kuki, Erwcinek oraz Światek, aka Świątek. Cześć. Czemu my stoimy w szeregu jak w wojsku? No właśnie, nie wiem. Ty lubisz od tyłu. Dzisiaj sobie zrobimy jedno z zadań specjalnych, a będzie to mianowicie magazyn z biurem. To ma 13 zadań, znaczy 13 punktów, więc myślę, że 3 godziny dla grania. Dosyć szybko to pójdzie. Ja to pamiętam, to jest koło godziny chyba. Serio? No, jeśli to jest to, o czym myślę. A nie, to jest. Gdzie to jest w ogóle tej? No to w porcie jest podobno do zrobienia. Brygadzista jest tu. To iść ugadać z to już wiem, gdzie jest to jest. To nie wiem, ile to, nie pamiętam. To jest tuż za naszą siatką. Dobra, to ja lecę tutaj do tego brygadzisty już. Leć, biegnij, skacz i fruwaj. Aha, ale brygadzista jest u nas na firmie, nie? Tak. Co tam trzeba w ogóle robić? Jadę do poładunek. To idzie ze mną poładunek naładować. To możecie iść z Kukim, bo Kuki na mnie się obraził i mnie wyzywa i ja się... Ale jak to? Chociaż nie, on pojechał walcem już? A, Kuki już walcuje, lol. Dobra, no to ja jadę do składu budowlanego. No to ja jadę z tobą. Idziesz ze mną przyjaciół? Okej, dobra, tak, pogadałem z brygadzistą, także możemy ruszać na budowę. Czemu Kuki się nie odzywasz do nas? Kuniu! To jest... Nie lubi nas, obraził się. Forever. A weź nas, drogi przyjacielu, serdeczny Łukaszu, awansuj. A widzicie, dobra, już. Mnie nie, bo nie wypłacisz się. Tak, ja mam duże dochody, wam powiem. Aktualnie na koncie 5 milionów. Ja mam tylko 5 klatek, nie wiem dlaczego. Ale co masz? 5 klapek? Wood PC. Tak. No. Nie lubię jajek na miękko. Dobra. Jak to nie? Przecież ostatnio ci do buzi pchałem. Najlepsze były. Czyli tak, czy ktoś pojechał już tam? Aha, ubijać, tak? A ty czekaj, co tu skupię? No to ja ten, to ja biorę pompę z betonem i jadę już tam ten. A pojechał ktoś do tego? Do sklepu? No ja jestem, tylko bym dźwig potrzebował. Weź Światek przyjeść ten. No jadę dźwigiem i cię ładują, w sensie załadowują, w sensie... Bo tu trzeba zbrojenie kupić 4 chyba razy. Tylko jadę dużym, bo nie widzę małego dźwiga. Bo ja mały wziąłem, cienki dźwig, a dzisiaj chodzi o ten samochód z żurawiem, o może tak. A czemu samochód, a to nie wziąłeś samochód? Czemu, Łukasz, w ogóle, ty masz DLC czy ty nie masz DLC? Mam, ale nie wszystkie właśnie. Ale masz żurawia, to musisz mieć i ciężarówkę dużą. To kup tego, kup do ciągnika, do zadań specjalnych. A ty też możesz chyba sobie kupić, bo masz awans. Nie mogę kupić z tego, co wiem. Kup ciągnika do zadań specjalnych i kup tą, dużą wywrotkę, nie wywrotkę, tylko tą. Taką naczepę, taką burtową i wtedy ładujemy wszystko na to i Erwinek, nie potrzebujemy tego małego gunwa. Dobra, już tam biegnie. Nie obrażaj małego samochodu. No ale ja przepraszam, jest, tak? Ale tak? No mały... No, dobra, przepraszam. No. To mów, jak będzie kupiony. Już kupiłem, tam są zbrojenia i szalunek jest. No dobra, no to chwila, ja tylko potrzebuję, niech Łukasz kupi. Czyli tak, ciągnik do zadań specjalnych, tak? Tak, potrzebuję ciągnik do zadań specjalnych. Dobra, no to mam go. I jeszcze co? I przyczepa burtowa, czy coś takiego. Nie mam, mam tylko nisko podwoziowe. Jak to? Czekaj, już ci mówię, wchodzę, patrzę. Powinieneś mieć burtową taką fajną jedną. Chwila, czekaj, biegnę. Frunę, lecę. Alo, jestem, przyczepy. Jest, burtowa, naczepa burtowa. To ja takie nie mam. Ja mam tylko mała naczepa, nisko podwoziowa. Na samym początku jest, halo. Trzecia od góry. No to mam wywrotkę. Dobra, ja wszystko kupiłem. Trzecia od góry to jest u mnie wywrotka. Co myślisz, czym wielkim? Jezus. Lol. To kup jakąś platformę, dużą na platformę, to załadujemy i tyle. Dobra. Czekaj, Erwcinek, już jadę do ciebie, ładujemy wszystko na jedno, nie będziemy tam się bawili. Aha, okej. Rozłóż tam żurawia już, ja do ciebie jadę. Tego dużego? Tego dużego. Big? Tego big. Dobra. Zakupiłem ci.
Mikrofonem? Katek Bigger Smaller. Prawie. A, okej. Okay. Prawie wyrosły, prawie się wyhodowały już. Pierdol. Jak to się maszyny rozkładały, nie pamiętam. Q, E, W, D. Znaczy... No mało ważne. Czekajcie, gdzie jest ten plac budowy, no kurde. A, tutaj, dobra. To w sumie zaraz koło nas jest, nie? To, no, plac budowy, tak, jest tuż za płotem. Mamy wszystko na miejscu, nawet myślę, że tego dużego żurawia byśmy nie musieli przewozić, tylko by się go obróciło i... A no, możliwe, możliwe. Możliwe, nie mówię, że nie, ale nie mówię i też tak. Kurde. Jadyny. Czy rozłożyłeś się już, Erwinku? A, oczywiście. Bardzo dobrze. Póki mi zajął żurawie. O, proszę. Taki z niego zamknął. No, taki z niego kolega. Lambo. Ja nie wiem, ten... Coś mi się tutaj zbugowało, kurde. Fucking Indian. Chowaj to na dach. Żartowałem. To Kuki wrzuca coś na dach? Czy co? Zbrojenie. Nie mogę jechać, kurde. Dobra, tak się tepnę, bo... Ja tak się chyba zgubił gdzieś. No jadę do was, tylko że pojechałem chyba dookoła troszkę. A nie możesz, żeby cię teleportnęło od razu do tego? No nie mogę, bo jadę z tym, z naczepą. Z ładunkiem, to się nie da. A. Z naczepą się, znaczy z ładunkiem się nie da, jeśli masz, znaczy z każdym ładunkiem się nie da, tutaj dodatkowo przy tym siodłowym, tym dużym, z nie da się, nie da jak też, masz no. Naczepą, no. A, ale wy to w ogóle znawcy jesteście, nie? No. Aha. Chodź. 2 godziny później. No jestem już obok, możesz już się obracać, ażeby mnie załadować. 4 godziny później. A jest Sebastian z nami? A jest Sebastian z nami? Wyciszył się kolega na Teamspeaku. Ja nie wiem dlaczego. A czy leci, może w ustach ma coś? Ładujcie mnie, proszę. Halo, co ten kolega tutaj robi? Bawi się. A, okej, okay. To niech się bawi, może załadować na mnie kolega, czy nie może kolega na mnie załadować. Ale on to fajnie zrzuca, lol. Ale miejsca nie będzie, ej. Trochę porządku. Co nie będzie? Będzie, nie ma. Zobacz ile masz rzeczy do zabrania. No to ciebie... A, dobra. To, dobra. To bez zabezpieczenia pojedziemy, hehe. Ja pierdolę. Łukasz nawet przyszedł zobacz. Zobaczyć, teraz, co tu się robi normalnie. Teraz będzie obszar. Możemy tego paleciaka wziąć ze sobą? Pewnie. Nie da się. Zobaczymy. Nie umiem ruszać rękoma. O, złe ciasteczko ładuje. Ja pierdolę. Ale patrz jak ładuje. Tak jeszcze nikt nie ładował. Tak, normalnie z gracją się ładuje. O, patrz jak ładuje. Ej! To chwila, no muszę podjechać, żebyś nie musiał aż tak ładować. Tak Winek, zabezpiecz to, Ale nie da się tego zabezpieczyć. Nie, tak bo wystaje to. Oj, spadło mi! Nie spadło, wszystko stoi. Nie stać powinno. Super odcinek się zapowiada. Najlepszy. Kurczę, takie rzeczy tylko tutaj. Takie rzeczy tylko w erze. O. O, przestaw to Sebastianie, dobrze. A to musisz tak z gracją zrobić, kurczę. Dawa się zabezpieczyć teraz? Nie wiem. O, teraz się zabezpieczyło, patrz. Co ty zabezpieczaj teraz? Hmm.
Ale ten nie jest zabezpieczony. Ale pisze, że jest. Nie, no jest. Odbezpieczony. Jest teraz zabezpieczony. Nie, no nie pospadnie, jak odbezpieczę. Jest, wszystko trzyma się. Ale jeszcze palety muszą wejść tam. Ten. O, teraz tak jest idealnie. Ale w sumie to jest to, bo możesz układać jedno na drugie, nie? No tak. Szkoda, że tak więc nie układamy. Moglibyśmy naładować tak w sumie 15 warstw. To co do góry się da? No tutaj na to dół. No da się tam wskoczyć. Ale włożyć coś, zabezpieczyć. Dobrze, a nie, jest, tam nie dobrze jest, dobrze jest. Zabezpiecza się także już. A tu jeszcze zostały dwie te, dwie pary tego. No jeszcze dwa razy zbroje nie jest, tak? No, i tam jeszcze palet jest sporo. Ja normalnie w to nie wierzę. No. Co tutaj się dzieje? Zacznę te palety wozić, co? Czy nie? No to możesz sobie wózkiem widłowym zacząć wozić, no masz rację. Weźcie dwa wózki i sobie woźcie palecie. Patrz, Łukasz, on nam życie układa na twoim odcinku. No. Ty proszę. Ja bym go zbudował. Ale patrzcie, Kukiemu powiedzieliście teraz, jak to perfekcyjnie układa? Jeszcze nigdy tak perfekcyjnie nikt u nas nie układał, nie? Kurde, Łukasz, żeś podjechał i nie mogłem kamery zmienić, wiesz? Tak? No. Mogłem zobaczyć, czy... No patrzcie, no nikt jeszcze tak nie układał jak Kukiemu. Zostańmy razem. Czekaj, bo mi wjechałeś, do przodu mi wjechałeś. To prawda. Wybaczysz tu kolega? Tobie zawsze. O, ty. My sobie to odbijemy na w tym. Na Fifie? Na Fifie. Dobra. Ja potem odcinek tam wrzucił jeszcze. Jak cię pokarałem tam. No. Czy chcesz powiedzieć, że Erwinek pokonał cię większą różnicą bramek, aniżeli ja? Nie. No chłopie, tak się już nauczyłem grać, Łukasz nie ma szans, to jest chłopie. No chyba, że... W tamtym meczu, co miał wrzucić, to więcej dostał, ale usunął go przypadkowo. Ja już nie wiem, kim mam grać. Szkoda, że nie ma piątej ligi arabskiej, bo bym może z tym zagrał. Może tym byś wygrał? Dawaj, Kuki, rzucaj, ja będę łapał zabezpieczeniem. Ja tam tak do góry założyłem, czy ten położyłem. Ty to zawsze byłeś taki kapkowy. Rejzol. Dobra. To tak naprawdę co jeszcze zostało? A, tam troszkę tych palet jest. Podjechać wam gdzieś tam, czy dacie radę? A weź zabezpiecz na chwilę. Da się zabezpieczyć, da się, bo... Ale zabezpiecz, nie rób. Chcecie wieżyczkę ustawić? Tak, bo nie wiadomo, czy tak wysoko zabezpieczyć. No, czemu łańcuch tak wysoko? A, bo już zabezpiecza twój ładunek. No patrz. Jak ja nie mogę trafić? Uj. O, lol. Taki fajny strach. Dawaj, tu się już ramy. No, ale to dziwnie tyle zabezpieczenia pokazuje teraz. Ścianę w ogóle zabezpiecza. No to jest
Najnowszy rodzaj zabezpieczeń. Kuki, nie wrzuciłeś czegoś tam może w ten budynek? Nie. Budynek się kryje po prostu. Jakbyś tak zabezpieczył, gdzieś jeszcze tam pojedziemy. Przewieziemy sklep od razu. Czekaj, tak. Chodź tam w budynku, dobra. A gdzie wsadzasz, ja wsadzę. A jakżem ułożył, zobacz no, kurde. Jak ty to wyciągłeś przez te... A co się tam będzie czaił? Ej, jeszcze zbugowałem coś. Dobra. To twoje też się zabezpieczyło, czy nie? Bo tak. Nie wiem. Kurde, cały sklep wytargamy. Ej, ale teraz nie możesz tego odbezpieczyć, bo to cię rozjebie, tak? Ale to tak będę szybko zabezpieczał i odbezpieczał, tak wiesz. Dawaj. To daj, ja to złapię, kurde. Zabierzesz mi spaleciaka? Dawaj, światu się odbezpiecz. Po co? Jeszcze raz. A co ty chcesz zrobić w ogóle? Co to było? Ktoś ty ma siebie. Czemu niszczysz? Halo? Kuki zniszczył twój tal. Jak to? A weź tam, weź tam co tu mam, o. Jak odebrał z builda. Wierzę. Daj mu tak, a on ci odbierze to. Ja chcę wieżę budować. Ja zawsze czułem, że mogę budować wieżowce. Nie, co zrobiłeś? Jest. Zabezpieczaj! Szybko! Jest, trzyma się. Coś jeszcze, czy już full? Wszystko. Ja chcę zobaczyć, jak to pojedzie. Nie no, zostaw to! Zostaw! Jedziemy z takim! Czekaj, no, odpalam! Tego, jedź. Czekaj! Odpalam! Ale patrzcie na łańcuchy, jak w ogóle wyglądają! Ła, bez kitu! Jadę z tobą! Czy chcesz, Łukasz, jechać, Michał? Nie, ja to muszę widzieć! Najlepsze zabezpieczenia na świecie! Stary, Durek się kryje! Się zablokowałeś? Nie, jeszcze nie. A może? Nie, no musisz jechać. Nie, no zaraz, pozwól mnie tu nakręcić dobrze. Czekaj, pojedziemy skrótami. Michał, poczekaj go na chwilę, na sekundę. Toję, czekam, co? Czekaj, no czekaj. Zdjęcie robi na miniaturkę. Ja się tylko tam tepnę na pewno, tylko się tam tepnę do sklep budowlany miasta to było, nie? Dobra, możesz jechać. Jadę. To bez żadnego problemu. Albo właśnie idę światło. Zmieściliśmy się. Daliśmy radę. Kurde, mogliśmy na skróty, ale to mało ważne. I jesteśmy na miejscu, patrzcie. I już Kuki tutaj czeka na rozładunek. Psa! Jest załadowany. Transportation, modification. Odbezpieczaj, Erwinek, halo. Boję się. Czego? Okej, to wszystko się trzyma. Nie ma się czego bać. Jak chcę wejść na tego Skytowera. Halo, Skytowerze, nadchodzę. Ty, a może ja bym tak pojechał i to wszystko by się tam zsunęło, czy nieprawda? Czekajcie, zobaczymy, czy ale to się zsuwa w ogóle. To tak musi być po kolei, bo potem jest zalewanie betonem. A, właśnie, dobra, co dobra, ja mam dobra. Kurwa dostarczyć teraz? 4 razy zbrojenie. Tylko. Ale Erwinek, nie skacz po tym, bo to się kołysze. Poszło! Prawie byłem. Nie, halo, stój! Będę łapał. Ty co zrobił? Wszystko popsuł.
Hightower się popsuł. No, to zabierz, to jest niepotrzebne teraz. Ale no, ja nie zabierz. Wiem, czy... Ale ja nie wiem, czy te cegły nie będą musieli, nie będą musiały opuścić terenu budowy. Właśnie to. Kurwa. Nie to. O. Nie uczaj, co dzieci robi. No. Hop. Hop. Wy to jednak, wy to jednak najlepsi jesteście normalnie. A przed odcinkiem to mnie wyzywał. Nie, ja jeszcze nigdy nikogo nie wyzywałem. Proszę mi tutaj nie wypominać. Nie wyglądajcie go. Ale światek za nim mówił z wrażenia. No ja za nim mówiłem, ja nie, generalnie... Nie za nim mówił z wrażenia, tylko się zasmarkał. Ale żeśmy wieżę odwalili normalnie. On wciągał go. Najlepszy. Najlepszy. Napierdol. Dobra, teraz będzie co? Zalewanie betonem? Chyba ja. Pierwszej tam naczepę. Już, tylko że tam dwie pole... Halo, Łukasz! A, da, dalej to się. Ja tu muszę powalcować, bo ja widzę, że tu słabo ktoś powalcował. Ja. Nie! Boże. Wszystko spadło tam. Prawie wszystko. A wiesz, że ja tam nie sięgnę? oj tam. Zaraz Erwinek wsiądzie w spoilera i wszystko podostawcie. Ale coś zwiększyło się. Krab PC. Możecie, ja się nie ktoś, mam możecie się ewentualnie ktoś tepnie do tego, tam jest taka ta ciężarówka na bazie i ona ma załadowaną na pacę takie to wiaderko do betonu. O, ja walcuję. To można to kukiemu podczepić pod tego, pod dźwiga. Dźwiga? Da, 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 da. To ten walec już przywowalcuje. Tylko ci się zdaje. No mi jakiś zostawia, zobacz. Prawny no. Walec trochę. Tak, a kto tam... No, póki fajna zabawa, nie? Zmyranie zbrojenia. To są duchy. To jest paranormal activity. Skocz jak ktoś po tej wiaderku. No, ja ci już pomagam. Skocz ktoś powie. Kurwa, nie mogę palcem wyjechać. A, jakoś ja mam ostatnio problemy, żeby kurde tą pompę rozwijać. Nie wiem czemu. Kiedyś miałem tą pompę rozwijać. To wyjechał. Ja już ci pomagam, Łukasz. Patrz. O, widzisz. Najlepsza pomoc. Nawet w mopsie tak nie pomagają. O, a Siłki zabetonował cegły. Zobacz, Łukaszek ładnie walcuje. Łukasz chyba nie docenia twojej twórczości. Właśnie. A światek nie docenił mnie, jakbym walcowałem. Oj tak, zwłaszcza pod ten, pod wiatraka. Wszystko wywalcował. O, teraz dobrze stoi, pa. Dobrze stoi? Może będę potem czopał. Jaki daszek zrobił. O Boże. Po wojaku zawsze dobrze stoi. Och, boż. Całe życie z debilami. No cóż zrobić, Herwina? Bo mi się skończyło w tym, mi się skończyło... Jak to tak? I że co, że ja mam ci dać? Ale tu mam też 14% ledwo. Czekaj, ja się tylko tepnę. Ale czekaj, ej, już kończymy prawie. Patrz, ile już nam zostało, jak mało. No. Zaraz kończymy. To może starczy jeszcze. Zaraz z tobą skończę. Nie. Ale jak to? To będzie odcinek idiotów i gruźb, tak? Czekaj, ja już jadę. Czekaj, ja już jadę. Kto jedzie? Gdzie jedzie? Po co jedzie? Tak, a to od jakiego YouTube'a.
już jadę. Tylko mi tutaj, zatankuj mi tutaj trochę. Ja mam co, do spoilera? No. A do tego spoilera. Jak możesz, ej. Dalej trzeba to. No halo, Ercinek. Dobry. Ja tylko pomóc chciałem ugniatać. Kuki, metod. Zabierz wiaderko. Aha, jak ugniatasz, to proszę bardzo. Czekaj, ja spokojnie, już tutaj kończę tą misję akurat. A nie wiem, czy dalej będzie wylewanie też, czy nie? A no, właśnie, było tam jeszcze nie, zaraz sprawdzę. Albo nie, albo tak. Icho! A widziałeś, jaki mam spoiler z przodu? Jest później zalewanie, to trzeba jechać po beton, tak czy tak. No to będzie trzeba pojechać. Nawet dwa razy jest. A nie da się bez beton? Nie. Dobra. Piaskiem można wysypać jeszcze, ale wiesz, no. Ciężko będzie. Patrz, ja tu już zadanie ukończyłem, nie? Budowlańcy się za głowę łapią, kurwa, proszę, co oni odpierdalają. No. Gorzej na budowach robią. Jajka w ścianach murują. No. O, chyba nie wyjadę. Jednak wyjadę. Myślałem, że Kuki będziesz musiał mnie... Pociągnąć ci? Nie, dziękuję. A, okej. Okay. Czy ja wyjadę, czy nie wyjadę z tym stanu? Ja ci pomogę. Łukasz, nie blokuj mnie. Hop. No, dzięki. No, za szybko, a czy za później mi powiedziałeś? Pomogę ci. Tak troszkę się zmyśliłeś. Zmieścisz się? Musisz się zmieścić, czy nie zmieścisz się? Mieścisz się, co się nie zmieścisz. Jest elegancko. Erwinek, tylko musisz teraz tak troszkę ten opuścić. Opuścisz? A. Opuściłem chyba, czy nie opuściłem? Nie wiem. Co? A, tutaj, dobra. Kto mnie zabrał? Lukas. Ten Lukas jest taki Lukas. Można... O. O. Dobra. Brawo my. Taś milicja. O kurde, pachał się, co się zrobiłeś. Można tak zrobić. Cztery razy szałunek ze składu, a to mamy już, nie? Tak, mamy. Tylko trzeba teraz podjechać. To, Erwinek, musisz spoilerem tamten dopchać rzeczy z tyłu, co zostały. Cztery. A, okej, okay, dobra. Pięć już. No idę po tego. A, ale... nie chcę nic mówić, ale mamy trzy szablonki. Cztery? Nie, cztery. One są tak połączone fajnie. Te dwa tam z tyłu. Tak ładnie ułożyłeś, kolego. No, to fajna robota jest. Jadę pitbullem. Ale to kopci. O, no to gorzej niż diesel. Ale nie mniej niż Volkswagen. No. Ramy w piłkę, ja się rozpędzę i to walnę. Zobaczmy, jak dalej poleci. Dobra, i ostatnia. And the last one. Nie to. Możesz jechać. Nie. On wie, co może, a co on nie może, tak mi się wydaje. Nie mogę tego przeczytać. Chcę się ten. Co? Czego? No tych palek. Zabezpiecz sobie, ty. Ja? Jedź, Michał. Jedziesz. Damy radę. Chyba. Elegancko będzie. Wow. Prawie spadły mi, ale to ci. Calculated to było wszystko. To wszystko jest dosłownie calculated. Tak, calculated, to że spadło to... też jest calculated. Tak. Bo nie spadło na ulicę na przykład. O, dokładnie. Tak. Aha, trzeba było jechać po beton, dobra. Beton. Od beton. Drogą odbytową. Beton. Patrz, Erwinek. O nie! Patrz co się stało! To jest. A nie, już nic. Boże. Dobra. Potrzebuję betonu. Beton? Beton jest w czym? W żwirowni. A czemu tu się nie można tepnąć? Można. A i można, dobra. La, 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 idziemy la, la, po beton. Kurde. Po beton? Beton. Beton.
Patrz, Rwinę, pomagam ci to transportować, teleportować, przesuwać. Ty to jesteś najlepszą. Ktoś musi, trochę. Miałeś po prostu za mało mocy, kolego, patrz. Dobra. A, ja też chyba mam za mało mocy. Ja myślałem, że będzie miał tą kopartę z Ubiha, ale nie ma. Bo ja nie wiem, w ogóle Łukasz tutaj masz bardzo mało maszyn. Ja nie wiem, zapraszasz nas tutaj, a maszyn prawie nie ma. No, to a flota uboga, nie? No i to bardzo. Wypłaty też nie dostaniemy, zresztą u mnie też się nie dostaje, ale to było bardzo. Ubogo jak na Wigilię u Kukiego. O, właśnie śledzę Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu. User left your channel. User joined your channel. Halo, czemu to nie idzie? Dlaczego wyszedłeś o Kuki? Dobra. Kolega się obraził. Halo! Halo. Co tu się dzieje? No, halo, Erwcinek. Trudno. Czekaj, ja ci tutaj napełnię to wiaderko. No czemu to podnosi? Halo, te palety są niezniszczalne, czy co? No patrz, Erwcinek, patrz. Palety. No dobra, to takie nawiązanie, że Unia Europejska jest też niezniszczalna, tak? Kuki, zobacz, się napełnia to wiaderko. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak my to zrobimy. Jak, zobacz, jadę. Dobra, stop. Dobra. Nie wiem, czy rozkładać tą pompę, czy sam to zalejesz? Jak chcesz. Będą czyski, będzie pompa. Piatek, I help you. O kurde. Jak to? Ja też you help me. All right. I understand. Jak ty możesz angielskiego, to nie wiem, jak nie odnoszę języka angielskiego. No bo... I study English language in my school. Poczekaj, uczę angielskiego? Yeah, of course, but you know, that's a really difficult language and... Dobra, koniec, kurwa. Michał, możesz mnie załadować? A gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś? Otwieram ci właśnie wylot. O kurde, to no. Idę. Otwór ci otworzy. O Boże. Pedalo na towarzystwo. Powiedział ten, co się wcześniej... No dobrze, nie poruszajmy tematy z poprzednich odcinków. Ty, a może walcem się da to przepchnąć? No bój. On ma WB, to jest od dwójka pokuna walec. O kurde. Taki światowy. On światowy walec. Kwiatkowy. Nie. Ale w tamtym odcinku Artka nie pozdrowiliście. Nie wujek nie pozdrowił. Ale halo, ja utknąłem między kartonami jak Hanka. Wszystko masz pozajrane? Kurde. No chodź zobacz. To weź tutaj te dwa dane, bo tam nie mogę sięgnąć, ja tutaj teraz próbuję. I got going. O, co by one, help me. Padłem. No nie, tutaj, halo, za kartonami. Z drugiej strony, w plecy, skaczę, macham ci. Tak, halo.
dobrze idą? Nie, na terenie budowy, halo. A teraz dobrze idę? Tak, nie, w prawo. Tu, skaczę. A widzę się. Patrz, skaczę. Halo, kolego. Jak ja mam stąd wyjść? Koledzy, kolego, pomóżcie mi. Co ty tam robisz? Kuki, podaj mi haka, bo ja nie mogę wyjść. Kolego, haka sympatyczny. Taka? Nie wiem jakiego, idę. Ale podaj, bo ja tu nie wyjdę. Oje, wyskoczyłem. A ja nie mogę wyjść dalej. Ja myślałem, że dalszy tam wyjdziesz. Kolego, no patrz, no nie wyjdę, no. Zostałem uwięziony. Niestety, Łukasz, nie mogę ci pomóc. Dwa razy emulsja gruntująca. A to chyba byłoby trzeba... A Erwinek, przepchałeś to walcem, czy nie? I dwa razy walki z cementem. Próbowałem, przyszedłem się ratować. Nie, bo Erwinek się wydurnia przez pół odcinka, nie ma czasu nawet. Halo? Dobra, Łukasz, łapiesz to w ogóle, czy nie? Emulsja to jest to żółte, czy to białe takie? Nie wiem. Żółte chyba. Nie, białe. Nie. A to żółte jest na tym, to żółte jest na... Na samym końcu to jest chyba jako asfalt, czy co to jest? Na samochodzie chyba to jest to żółte. Czekaj, czekaj, Łukasz, uważaj. No teraz, dawaj. Wystarczy trochę bliżej. No idę, mi się uda. Dobra, ja wezmę tylko tą i najwyżej przywozę tą emulsję. Tutaj emulsja jest jeszcze jedna koło tego, koło tego ciężkiego. Koło, do którego ktoś wsiadł. Zostaw. Łapiesz, łapiesz, dobra. Tu jest jeszcze druga, a emulsja... Nie ma tam emulsji. Leży, nie. No znaczy tutaj, tak, ale mi chodzi tam na tym, na ciężarówce już wiemy. Patrz, prawie zabrałem na siebie, no. No ja ci pomogę tak prawie. Ja ale tak, tylko prawie. Dawaj. O, nie, te patrz. Tak, nie, tak. Łukasz się rozpędzi. Ławy Łukasz. A nie, on tam ładnie... A, dobra, on, on podpina. On nie lubi nas, obraził się. Muszę to podpiąć, bo... Kolego, kolego sympatyczny obraziłeś. Halo! Nie. Jezu, jaki ton. Dole, nie idę do niego. Czemu nie mogę jechać, halo? Bo musisz podnieść nóżki. A. Nóżki do góry i szeroko na boki. Za, za, za. I teraz ta podanie do... Wam cierwinek. Dawaj, okiwam cię. Lol. Potrzebuję. Tutaj, złapiesz to, czy nie złapiesz to? Nie tego potrzebuję. A to nie jest ta emulsja? Nie, to jest to biała emulsja. Nie sięgnę. Próbuję to dostarczyć bliżej, ale... To jest maks, jaki mam. No to chwilę mi to zajmie. Ach, Michał, te nowoczesne metody transportu, kurczę. No, no, widzisz. Weź ten Erwinek, resetuj cały czas, to może mi to gdzieś tu skoczy. Boże. Nikt mnie nie lubi, uciekam. Nie zabiorę tego. No, jeszcze do tyłu bardziej. O! Dawaj, Łukasz, cofaj tym i ładujemy tym, bo inaczej nie da rady. Biegnę po żurawie od góry. O Jezus! A nie da się tego przepaść tak jakoś, nie? Wygrałem z paletą. Odpalaj! O, odpaliło. Kuki, łapniesz teraz? Tak. O, widzisz. Teraz. Uwaga, ja to przepchałem, Michał, wiesz? Uwaga. Ale to i tak to załadujemy tutaj resztę. Czekaj, czekaj, czekaj.
Czy ja się rozłożę teraz? Chyba nie bardzo. A, no fajnie, resetuje mnie na firmę, brawo. O, wasz. O, Łukasz, brawo. Okej. Okay. Tery przypychasz to tym? Ja to tym normalnie przepycham, bezproblemowo tak. Lol. Tylko powoli musisz jechać, nie tak na pałę. No, domyślam się ten, ale... Weź pod uwagę, że on jest prosty, nie wiem, inaczej się to chyba zachowuje. O, jest! A. Możliwe. Aki, Boże, Kuki podaje ci piłkę, patrz. Ciekawe, czy można odebrać jeden od drugiego. Nie, chociaż tu czekaj. Wystaw to. Ej, wy też tu widzicie samą paletę? Wystaw to. I stój, światuś, stój, ja się ustawię. Dawaj. Ale kooperacja, ja cię kręcę. Łukasz. No? Jesteś zły? Nie. O, to dobrze, kolego. Nie da się. Poczekaj jeszcze chwilę. A spróbuj szybko upuścić, a ty się szybko złapać. Upuść. Nie, no nie wierzę. Kurde, dobrze, dobra, ten, Łukasz, rozstawia się tam z tym, bo trzeba teraz brać ten dalej. Co? Beton. A, zalewać? Zalewajkę robić. Okej. Okay. Co tu się stanęło normalnie? Dobra. Halo, obrót. Dobra. Zanim ty się rozłożysz, to ty wszystko zaleję. No ja tak właśnie myślę, że tak będzie. Ale patrz, Kuki nie oszczędza betonu, leje nawet po dole. Że tak nawet powiem, leje między dołkami. No sobie masz rację, nie twoje, to po co będziesz się przejmował? Tak, to ja mam suchar dla widzów, zapytanie. Wiecie, po co są dołeczki na plecach? Nie mówcie, chłopaki. Niech zgadnę. Ja wiem. Ja też wiem. Ja też. Łukasz pewnie nie. A ja nie wiem. Jest 40-letni prawiczek. A jest taki film, by the way. No jest taki. Dobry, jest, polecasz? Jest. No, fajny. Widziałem nawet kiedyś. Ale to u Łukaszu czy co? No się nie wiem. Nie wiem, no chyba raczej nie. To powiedz ten dowcip do końca, lub. Nie, no niech widzowie zgadną. A to ja wam opowiem, suchara, jakiego dzisiaj, czyli w niedzielę dnia 20 listopada słyszałem w Familiadzie. Słyszałem w Familiadzie. Słuchaj to. Tylko czekaj, ja sobie przypomnę, żeby zaraz nie było fejlu. A, jest pracownica, sekretarka w korpo, przychodzi do niej szef, pyta się jej, czy ma wieczór wolny. Czy no po prostu, czy mam wolny wieczór. Ona mówi, że tak i w ogóle, a co by chciała. No to szef jej odpowiada, to dobrze, niech się pani wyśpi i przyjdzie jutro niespóźniony do pracy. Tak to koniec. Tak to dzisiaj Karol opowiedział w swoim jakże zacnym programie. Aha. Wiesz co? Nie możemy się już kolegować. Ja się nie dziwię, że ludzie przestają telewizję oglądać, kurwa. Ja się dziwię, że ty Familiadę oglądałeś. Oglądałem specjalnie dla suchara. Zacny suchar. To najlepszy. Najlepszy. Ja na przykład dawno takiego dobrego nie słyszałem. No co? Kto jedzie po ściany? Mogę jechać, albo nie wiem. Łukasz, a ty się zaśmiałeś z tego supara? No. Ej, ale serio, ktoś jedzie po te ściany, czy ściany się przywozi czym? Tym, czy... A czy...
Tam wypowiedź. Na czepę dostaniesz. Ciężarówkę tam się wziąć. Co muszę wziąć? Ciężarówkę. Do fabryki ścian. Bez naczepy, bez naczepy. Ja wiem. Hop! Robiliście kiedyś balony z prezerwaty? Oczywiście. Kiedyś w tym gimnazjum dawaliśmy dzieciom z podstawówki z pierwszej klasy. I one wesoło o tym wrzucały. No, okay. A nauczyciele ich zabierali. Jak winek jego historii. Albo prezerwatywę na tłumik założyliśmy. Na co? Budowawcy. Na tłumik od samochodu. Boże. No, przy tłumiku to pęknie, bo ciepłe powietrze leci. No tak, ale fajnie się pompało. A ja nie to tak jak Adbuster zrobił test prezerwatyw przecież. Wiesz, to my to wcześniej robiliśmy. No. Dobra, lecimy. Tam, taram, tam, tam. Tam. Ja bym w ogóle wszyscy jesteś tam. Ja jestem tam, gdzie jestem. Hej. Przepraszam. A Michał siedzi w kabinie żurawia. Panie Michaelu L. Jackson, proszę wyjść. Proszę pokazać dokumenty na żurowi w banie. Hop, dzień dobry. Inspekcja pracy. Jak to inspekcja pracy? Halo, co to ma być? Proszę pokazać dokumenty. Ja nie posiadam. Proszę pokazać zezwolenie na używanie tego czegoś. Ale to proszę tam do kolegi. Kolega posiada wszystkie dokumenty. Dobra, to idziemy do Kukiego. Halo, Kuki. Weź, bo jak mnie wkurwisz, to cię zahaki i nad ziemię je upuszczę. Gdzie skok na bandzi bez mnie. Proszę, z maszyny. Świat już się zakrztusił chyba. No. Kawę czym? Dobra, mam ściany. Wow. Bardzo dobrze. Wiedź nimi na środek w ogóle, tak by było najlepiej. Jesteśmy z ciebie dumni. Postaram się, ale nie wiem, czy mi się uda tak. Nastała niezręczna cisza. Tak. To może jakoś słuchaj. Przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba. O. Przychodzi gorbaty do lekarza, o. No, spaliłem. No ale po co on przychodzi? Nie spaliłem już. Okej. Okay. To dobry żart. Co robi Żyd w kominku? Przegląda album rodzinny. I jeszcze Łukaszowi zablokują film i co? Wytniesz mój głos w tym momencie, wstawisz ten kruka teraz. Gdzie piiip? Irwinka możesz nagrać, on się na to nadaje. Dzień dobry. A czemu mnie przerzuciło gdzieś do tego, do parku? O Boże. Dobra, ale jadę już. Aha. A my się bardzo cieszymy. Przynajmniej staram się jechać. Jakbyś tak zawsze... szybko jechał, to zdążę kurwa zapuścić brodę do kolan. Czyli tak z 5 lat. No mniej więcej. Dzień dobry panie Michale, poproszę dokumenty. Ale to szef musi przyjechać. Ej, wszedłem do kabiny. Dzień dobry. Panie. Tu masz wizytówkę, dzwoń do szefa i z nim wyjaśnię. Dzień dobry, czy czujesz oddech na plecach? Chłopaki, mam problem. Jaki? Tak? Dowodów nie wziąłeś naszych? Musi ktoś ci się szybko ten tepnąć dźwigiem. Jak to? Halo? Co? Zabezpieczył. Naprawdę? Ładunek mi wyskoczył, no.
Czekaj, tu i kupię przegaz, proszę! Nie, 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 ja się poddaję. Ej, ale on serio mówi. Ja się poddaję, nie. Czemu ty nie zabezpieczyłeś na czapy? My myślałem, że ona jest z automatu zabezpieczona. No co to za trąbka się odpaliła, ty? Nie wierzę, serio, gdzie ty jesteś? Nie! Super odcinek. Ja się zabezpieczam. Nie, nie. Kończmy to, zrobimy to na dwa razy. Proszę cię. Nie, bo to już jest 9 etap. Super odcinek. Boże, nie. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Że panie dźwigowy czekamy. Tylko nie wiem, czy to tutaj damy radę załadować. O, tu można rzeczy wrzucać. Nie wierzę, nie wierzę. Czy szybciej będzie to zresetować i kupić jeszcze raz. Ale nie wiem, czy kupić drugi raz, to jest gorsze. Jak mogę się na czapy nie zabezpieczyć? Normalnie jak ty w ogóle żeś jechał? A daleko to jechałeś chociaż? No. Nie, nie. To jest ten... Chodź Łukasz na kebaba. Tak, no idźcie sobie na kebaba, a mnie zostawcie. Ale to jest niedaleko, tu obok. Jestem z tobą. O, to dobrze. Chociaż ty. Panie, do góry. Do góry, bo pieprzniesz w ścianę. O, co pieprz na ścianę? Nic nie pieprz na ścianę. Ja umyję jajka. Panie, w lewo. Nie to lewo. Widzę, tylko że się ten, buja. Łukaszu, kolego sympatyczny. Bliżej do przodu no. Jeszcze. Dlaczego się nie odzywasz? Przekręć. Bo się skupię na tym, co przekręcam, Michał. Odkręcam. A masz? Nie, złap to i opuść do samego dołu. Czekaj. Ale podnieś halo, to się nie chce. Chce się. Ale to się nie chce. Musiałbym tamto pierw przystawić do tego. Nie, daj, ja to zrobię. Patrz. Wciśnie się samo. Dobra, zabezpieczyłem. Okej. Okay. Próbuj jechać. Okej. Okay. No da się. Wszystko można. No, jak się chce, to się można. Zapraszamy z powrotem. Tylko Michał musi mi wycofać. Już wycofywuję. Halo, ja miałem się tepnąć na plac budowy. To tepnij się. A, nie mogę. To siedziba firmy, ale nie wieś. O, miasto. Dobra. Gdzie jechałem? Na stadion. Ale mi to wystaje z tej burty, ja cię kręcę. Ty to jesteś driver najlepszy. Ach. Zanim on przyjedzie, to ja zaraz wracam. Okej. Jak to tak? Na nagraniu? Kurde. Jadę, próbuję. A wy próbujecie? Ja już dojeżdżam. Cieszę się. Pomożemy. Bo budowniczy. To jest kos pierniczy. Nie wiem, czy tu przejadę teraz, to jest mało miejsca. Weźcie to, odsuńcie, albo nie wiem, coś, albo... A czekaj, a to nie mam ciężarówy. Jedź tu, o... Stań najwyżej obok, no przecież sobie weźmie tyle. A sięgnie tutaj? Sięgnie, pewnie, że sięgnie. Jadę. Jestem prawie. Czemu ty jedziesz, a nie się trypnąłeś? Bo nie mogę się tepnąć, bo tu jest zbyt dużo rzeczów. A. Patrzcie. Jestem. Taka latająca maszyna. Poka, poka. Pika, pika? Poka, poka. Pika, pika. Pika, pika? Pikachu! Dzień dobry, nie? Poproszę dokumenty. Halo, opuść to. Pika, pika. Pikachu! Pika, pika! Pika, pika! Pika, pika! A Pokémon Go jeszcze gra? Czy już przeszło? Fazza na to? Nie, bo dostałem bana na 35 levelu. Jak się używało fake DPS-a. A na ile dostałeś? Chyba dożywotnie, ale mogę się mylić.
Dobra, ja tylko tu jeszcze idę popchać chyba, bo tu już nie ma więcej nic, nie. A, to spoko. A, czeka wymiana, hopie. Ciekawe, kto szybciej rozładuje swoją tą. Ja tu się przyspieszę. To będę ja. Wierzę to w to, że to będę ja. Stańmy razem. No. A ja się zabezpieczyłem. O. Widzisz, Łukaszu, zabezpieczyłem. No, siostra przyszła. O! Właśnie, światek. Pytanie zasadnicze. Czy kochasz swoją siostrę? Czy kota. Kotasz. Czy kota? Czy ukryciłbyś jej głowę? A, to zależy. Czy darzysz ją po prostu miłością platoniczną? Zależy. Plutoniczno? No to taka planeta. Wow. Się nie chcę przyznać, jakby obejrzała. Ha! Pierwszy! No i widzisz, kurczę, ty to jednak jesteś porządna. Ha! Porządna marka. Co to za marka, światek? Proszę. No, fajnie. Zamiast resetować mnie na firmę, to zresetowało mnie na sklep. No. Lol. Kurwa, brawo. Nie wolno przeklinać, co ty robisz? Zachowuj też pozory normalności. A, okej. Mogę jakoś to sprzedać? Mogę to sprzedać, nie? A co? Szkielet ściany. To... Jakie ściany? Oddajesz przyczepę i powinno wszystko się oddać. Nie, musisz sprzedać. Te? Te. Okej. Ciągnik do zadań specjalnych. Out. Out. No właśnie, kto jechał. Nie mogę ruszyć, czemu? Aha, bo wypadę mam zejść znowu, kurde. Alt. Bardzo ładny. Proszę rozładować. Rozładowywawujem. Tylko które to uszczelnienie? Żółte, zielone? Czy które? Zielone, no wszystko żółte, musisz tak włożyć i tak. A, nie wszystko. Nie, bo cegły są za duże. Jak nie wszystko? No cegły nie. Tylko uszczelnienie i asfalt. Cegły no. To ja nie wiem skąd wyście w ogóle wzięli. Były tam. Stały kiedyś tam. Zostawimy im w gratisie. A, chyba że. Dostańmy razem. Dostałem gazem. Ja i ty. Ja. Nie ma, dobra, czy to mogę już tepnąć do bazy. A teraz robimy pranka. O. Pepe, ale on prankster jest. No tak, mu się udało. A tobie też, lol. Dostarczone, dobra. I co, i to po tym jest już koniec? Tak. Kol. Tośmy się narobili. No, strasznie. A godzinę to trwało. No bo ktoś wypieprzył ładunek, później nie zmieścił się na skrzyżowaniu. Halo, coś się nie doszło ścianami. Chyba. Kogoś brakuje? Coś nie doszło tutaj. Nie. Co tutaj? Zielone. Chyba. Jeszcze? Ale. To też żółte jeszcze. Nie, to zielone. Ej, póki jak możesz jeszcze ten, to załaduj mi tylko tyle tutaj. Aha! To nie jest uszczelnienie. Jedno z tych to jest uszczelnienie. A, dobra, już wiem, Kuki. To coś tutaj, co stoi po drugiej stronie, coś żeś przerzucił. Nie to, żeś rzucił po prostu na tego.
to stańmy razem. Ej, Kuki, załaduj mi tylko ten jeszcze, jak możesz. Albo ty, co Michał. Robisz? Tutaj to wiaderko mi załaduj na ten, na platformę. Proszę cegły. Gdzie jest brygadista? Zostaw Łukaszowi, niech pogada, niech pokaże widzą. Brygadzista jest na firmie, nie? O, proszę cię. Łukasz jest obrażony. Jak zwykle. Nie, bo ja się zawsze mylę, bo nie wiem, czy on zawsze jest ten brygadzista, czy on jest kurde na budowie, czy na firmie. No to tak to zależy. Nareszcie w domu ten magazyn, to było prawdziwe wyzwanie. Tak, prawdziwe wyzwanie. Postawić 15 filarów i 3 ściany. Ja rypię. A żeśmy to robili 15 godzin. 8 ścian i 40 filarów. Weź, tepłaj szybko na tego. Szybko wszystko. Musi się ktoś albo coś opuścić. No to mówię ci, wchodzisz w tabor i dajesz tam tego w tabor i tam u góry masz takie dostępne pojazdy i tam po prawej to klikasz i ci resetuje wszystko. Widzisz. I widzisz. I nagle powstał piękny magazyn z blachy. Ja bym to chciał zobaczyć, gdzie to jest. Jak to z blachy? No a jak to wygląda? Przecież to z blachy jest zrobione. Jaka blacha? To jest płyta obornikowa. Czekajcie, idę zobaczyć, jak to wygląda, bo nie widziałem tego. A nie, żeśmy drzwi nie dowieźli. Taka bieda z tym. W dachu tak samo, nic żeśmy nie robili. No, byśmy robili to jeszcze 10 godzin, jakbyś tak to... No i dobra, no, to było prawidłowo, chłopie. Kurde, a nie. Lampy poprzywozić, krzaki. Chłopie. To było fajne. Nie było to fajne. Takie gówno. Idę na przystanek. Chłopaki, gdzie wy jesteście, chłopaki? Z drugiej strony. Każdy jest gdzie indziej. Ja czekam na... Ja tu nie mogę wejść, ojejku. Dobra, chodź Kuki, na ten przystanek pojedziemy w końcu do domu, bo... Dobra, spierdalać, nie znam już was, jesteśmy po robocie. Tak więc, moi kochani, dziękuję wam za uwagę, był dzisiaj ze mną Erwinek. Kuki padł pod samochód, zarazie. Kuki. A bilety to żeśmy... ja bilet chociaż kupię. Kolejka, Świadek, Halo, ja pierwszy jestem przy tym... Kartę tu się wkłada. Światek, proszę się pożegnać. A, papa. Ja lubię wkładać. Linki do chłopaku macie oczywiście w opisie, tak więc wchodźcie, oglądajcie i subskrybujcie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!